Witam was kochani, serdecznie, z tej strony Jakub Brzeg. Nagrałem dla was kolejny film. Znowu z moim... Tutaj znowu z Pimpusiem. Cezar! No. Ja tutaj przeszkadzało, to po prostu wiedzcie, że... To Cezar. Wszystko na niego. Mam dla was kolejny fajny film. Znowu mam moje piękne, ulubione widoki. Tym razem moja ławeczka została całkowicie zasypana. Więc muszę nagrywać na stojąco, bo nie chce mi się tyłka moczyć. W każdym razie mam dla was dzisiaj film pod tytułem cztery pory roku w biznesie. To taki film może powiedzieć dla bardziej zaawansowanych, dla osób, które gdzieś tam już coś robią w swoim życiu, gdzie macie już swoje biznesy, macie ewentualnie, chociaż robię takie, dam wam takie porównania, gdzie myślę, że każdy z nas, każdy z was, który ogląda w tym momencie wideo, na pewno mu się to przyda. Chcę wam powiedzieć o czterech porach w biznesie, ponieważ często zapominamy o tym, że nasze życie ma cztery pory roku. Cztery pory roku. Mamy wiosnę, lato, jesień, zimę. To tak woli przypomnienia. Podstawówki czy tam przedszkola. I często o tym zapominamy, jak wchodzimy, można powiedzieć, w dorosły świat. Często o tym zapominamy, gdy zaczyna się poważne życie, tak nazwijmy. Często o tym zapominamy, gdy no, trzeba zacząć brać odpowiedzialność za swoje cele, tak? Za swoje życie trzeba brać odpowiedzialność. Nie ma już żartów. Nie można podkarżyć się mamie, że ktoś mnie zbił, tylko trzeba już robić swoje, tak? Nie można podkarżyć się mamie, że nie zdałem egzaminu, nie zdałem studiów, nie zdałem czegokolwiek, bo wywalili mnie z pracy. Tylko trzeba po prostu brać się do życia, bo bardzo ważne, że te cztery pory, które dzisiaj chcę wymienić, to nic innego jak przełożenie na nasze życie. Uważam, że nasze życie musi być powiązaniem bardzo skrupulatnym i bardzo mocnym powiązaniem ze czterema fazami naszego życia. Pewnie jeśli żyjecie w jakimś biznesie, żyjecie w swoim życiu gdzieś tam na jakimś poziomie, zarabiacie jakieś sobie fajne pieniądze i troszeczkę sobie to życie swoje poukładaliście, na pewno macie problemy, na pewno macie trudności, pracownicy, przyjaciele, rodzina. Zawsze coś się wydarzy, tak? Zawsze jest jakiś problem. Na samym wstępie chcę wam przypomnieć, że tam pod filmem jest taki przycisk subskrybuj, albo jak już subskrybujesz, jest taki dzwoneczek. Jego trzeba nacisnąć, żeby się wam przypominały filmy. Koniecznie, kochani, bo bardzo dużo was pisze, że o kurde, 4 miesiące już nagrywasz filmy, ja żadnego przypomnienia nie dostałem. To tak woli przypomnienie. Tam jest taki dzwoneczek, trzeba go nacisnąć, żeby wam się przypominało o tym, że wydałem nowy film. No. I chcę o tym, kochani, powiedzieć, ponieważ często na swoim życiu ja zauważam u siebie nawet, że jadę na takim ciągłym lecie. Albo na takim ciągłym fazie mocnego działania. Jak wiemy, jest wiosna, lato, jesień, zima. Zima, no to wiemy, że taki czas, gdzie wszystko stoi. Krzaki porzucały wszystkie liście, żeby nie miały oporu przed śniegiem, żeby śnieg nie połamał. Przygotowały się na cięższe czasy, przygotowały się na trudności, ale też odpoczywają. My ludzie w tym czasie odpoczywamy, powinniśmy odpoczywać, a krzaki w tym momencie powinny wegetować, tak? Przygotować się do lata. Coś przetargał. I zauważyłem po częstych rozmowach z przedsiębiorcami przeróżnymi, którymi mam styczność działać, bardzo ciekawe osoby. Wiecie, tu nie chodzi nawet o miliony. Dla mnie to jest ciekawą osobą, ktoś na przykład, jak nie wiem, może sobie żyć z dala od, nie wiem, gdzie chce, może sobie pojechać, jest wolny finansowo, nie wiem, zarabia tak gdzieś tam, nie wiem, 10, nawet 20 tysięcy, wiesz. Zapominamy często w Polsce, pamiętajcie o tym, że wolność finansowa zaczyna się wtedy, kiedy twoje dochody przewyższają twoje koszty. Także dochody też nie są uzależnione od twojej pracy, okej? Okay? Czyli można na przykład zarabiać 3000, 5000 finansowo, tak? Gdzie, nie wiem, z wynajmu mieszkań, jakiejś firmy, jakieś, nie wiem, inwestycji giełdowych i tak dalej. Możesz sobie z tego zarabiać, a na przykład twoje koszty są na przykład, nie wiem, powiedzmy sobie 500 zł, tak? No to jakby nie było, a 4,5 tysiąca masz, które ci zostaje. No to powiedzmy sobie szczerze, to są duże pieniądze, tak? W momencie, gdy masz tylko 500 złotych kosztów. Oczywiście, zaraz jak to z apetytem idzie chęć na więcej, więc często jest tak, że tym naszym apetytem na 5000 się nie kończy, więc często uważamy, że ten bogaty to jest taki, wiecie, taki koleś, który ma tam, nie wiem, już 20-50 tysięcy miesięcznie. Ja uważam, że nie. Uważam, że wolny finansowo to jest taki, który po prostu nie musi myśleć już o tym, że praca jest konieczna. Czyli na przykład tak jak ja dzisiaj zamykam laptopa i przez tydzień go nie muszę otwierać. Wiem, że coś tam mi wpadnie, tak? Może nie tak dużo, jakbym był w pracy, ale coś tam mi wpadnie. Poza tym ja swoją pracę akurat lubię, więc cieszę się, że ją mam i że mogę sobie z niej realizować. Ale chodzi mi o to, że wspominamy o tym, że ten nasze życie musi być podzielone na te cztery etapy. Musimy mieć wiosnę. Wiosna to taki czas, kiedy
te wszystkie liście, które widzicie za mną, te wszystkie góry, które są szare, może trochę niezbyt najpiękniejsze, nie takie jak nam się podobają, bądź po prostu może nam akurat takie się podobają. W każdym razie wiosna to taki czas, kiedy musimy się przygotować. Te wszystkie krzaczki za niedługo zaczną myśleć o tym, że zaczynają się roztopy, troszeczkę światło poświeci. Jakieś malutkie choineczki, takie malusieńkie, muszą zacząć myśleć, że muszą szybko kiełkować, bo one nie mają czasu, bo te wielkie, ogromne drzewa za chwilę je przytłumią swoimi wielkimi koronami i one nic nie wyskoczy do góry. One mają teraz czas, że mogą wyskoczyć przed konkurencją. To też super tip, można by nagrać z tego super film. Jak widzicie, kolejny wątek można już nagrać spokojnie. I teraz, gdy ten krzaczek nie wyskoczy szybko w górę, no to ma problem, bo korony drzew, tamtych dużych drzew, szybko się rozprzestrzenią, rozrosną, no i przytłumią jego słońce, tak? Słońce mu nie dostarczy mu tyle, ile potrzeba i zacznie wegetować. No i poczeka na kolejną zimę, troszeczkę znowu urośnie. Jak wiemy, nie jestem botanikiem. Teraz tak, ja wiosnę traktuję w naszym życiu takie przygotowanie. Taki czas, że wiem, że coś się wydarzy, wiem już, co mam robić, albo jeszcze nie do końca wiem, bądź w ogóle nawet nie muszę wiedzieć. To jest czas, kiedy zbieram informacje, tak? Masz już swój biznes, tak? Masz już swój jakiś temat, a chcesz coś prowadzić, udogodnienie, coś nowego, chcesz przenieść się na wyższy poziom zarobku, nie wiem, zarabiasz już 10 tysięcy miesięcznie, a chcesz zarobić na przykład 15, tak? Zbierasz informacje teraz podczas tej wiosny, by przeskoczyć na kolejny poziom. Bo nie jest takie proste, wiesz, z ulicy wejść i nagle zarobić 50% więcej niż zarabiałaś. I wiosna to jest taki czas, kiedy musimy zbierać te informacje. Wiecie, jak to dawniej było? Pewnie może wiecie, czy nie wiecie. Dawniej było tak, że na przykład w Irlandii, dlaczego są to takie słynne puby do picia piwa? Jakiś inny kolor mam ręki w tym. A może zamarznęła mi po prostu od zimna. Zakręt to pena. W Irlandii są słynne te puby, takie wiecie, piwa, Irish beer i tak dalej. Powstało to z tego czasu, że tam sadzono ziemniaki i oni je sadzili. Czekają, aż wyrosną, potem coś robili, nie było bary były bardziej puste. Potem znowu mieli wolne, bo sprzedali, czekali, aż znowu wyrośnie, albo czekali na zbiory. I tak siedzieli. W zimie siedzieli cały czas w barach, no bo co mieli robić innego? Nie było tak, że czekamy, robimy coś innego i tak dalej, kolejne biznesy i tak dalej. Teraz rolnik już nie może sobie takie coś pozwolić, że zasieje pszenicę i dziękuję, wolne, do widzenia. I czasy się zmieniają i ten rozwój przychodzi coraz szybciej. W tamtych czasach można było sobie pozwolić na takie coś, że będziesz mógł sobie odpoczywać w takim, można powiedzieć, czasie. Teraz to już, można powiedzieć, troszeczkę nie przechodzi i wydaje mi się, że raczej to do nas już nie wróci, ponieważ problem jest taki, że ten rozwój biznesów jest coraz większy, coraz szybszy i ta wiosna u nas musi zawrzeć kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim wiosna musi u nas przynieść tyle informacji, żebyśmy w lato mogli tym wszystkim obsłużyć. To tak jakbyś miał w swoim biznesie, nie wiem, kupować towar na pół roku, rok do przodu, tak? Jak nie kupisz na rok do przodu, bo na przykład coś tam cię nie wyprodukuje, nie przemyślisz tego wcześniej, no to można powiedzieć, przez samego siebie masz wolne. Ale wolne takie, które może pozwolić na to, że nie zapłacisz swoich rachunków. Bo co z tego, że masz wolne, jak nie zarabiasz? Można mieć wolne, ale można też w tym czasie zarabiać. I tu chodzi o to, że ta wiosna dla nas w naszym biznesie powinna być takim fazą przygotowania. Wiem, że mam coś zrobić. Już wiem, mam informacje, mam takie informacje od takiej osoby. Zebrałem to. I w tym momencie mogę się już przygotować. I wchodzimy w fazę lata, gdzie na początku tego lata, jak też cała zieleń, musimy szybko zrozumieć, jak drzewa. Czy rosnąć w tą stronę, więcej słońca jest, czy w tą stronę. Czy może to drzewo, wiecie, botanicy twierdzą, że każde drzewo ze sobą jest połączone. Hektary ze sobą drzew są połączone. Gdzieś na końcu jakiegoś któregoś lasu, gdzieś tam utniesz drzewo, to las z tej strony wie o tym, że to drzewo jest ucięte. Tak jest o botanicy. Naprawdę świetna książka. Teraz nie pamiętam tytułu. Życie w przyrodzie, nie pamiętam. To bardzo stara książka, ale tak badania ileś tam letnie stwierdziły, że drzewa się komunikują, tak? Że jak tam gdzieś to drzewo wytniesz, tak, tam, to tutaj to drzewo musi wyrosnąć, tak? Tu uciąłeś, a tu musi urosnąć. Albo odwrotnie, tu się jakaś zrobi zaraza i tutaj nagle przyspieszają rosnąć drzewa. Coś niesamowitego, jak przyroda się naprawdę ze sobą integruje, jest no idealna. Tak samo powinno być w naszym lecie. Zebrałeś informacje, na początku musisz decydować, robię to czy to. Jeden wybiera sobie jeden krótki cel, jeden krótką rzecz, którą mam zrobić. Bo jak wybierzesz kilkanaście celów, to jest niemożliwe do zrealizowania. Nasz mózg nie jest, no chyba, że jesteś naprawdę jakimś kosmicą, naprawdę zarąbistym, chociaż nawet ci multimiliarderzy z tego, co sami mówią i pokazują, oni nie robią tych wszystkich biznesów, tak? Co z tego, że masz 600 spółek, jak on ma
300 doradców, tak? Którym się spotyka raz w tygodniu, siadają wszyscy. Każdy koleś, który jest odpowiedzialny za jedną spółkę, prezes jednej spółki, on do niego przyjeżdża codziennie, czy tam co dwa dni przyjeżdżają dana pula tych gości. Oni mają 600 spółek, ale on ma do nich 600 ludzi, prezesów, którzy prowadzą. A on ma wolną głowę. Tak, żeby jak on wróci do domu, żeby nie musiał zajmować się problemem tej spółki. On mówi bach, wydaje to, tu. Ty spółka tutaj, ty masz to zrobienia tutaj, ty masz to zrobienia tutaj. I wydaje polecenie. On też nie ma tego wszystkiego w głowie, bo te spółki się nie rozwijały. I to jest właśnie nasze lato. Ten czas, kiedy musimy docisnąć do pieca, dołożyć po prostu jeszcze mocniej. To jest czas intensywnego zapieprzania. Nie ma wtedy czasu na żarty, na dyscyplinę, na zabawy. Znaczy, na dyscyplinę właśnie jest czas. Nie ma czasu na rozbawianie się, tak? Że nie ma czasu na to, żeby to sobie tu odłożę, tu sobie coś zrobię wolne. Nie. Lato to jest ten czas, kiedy musisz dołożyć swoich wszystkich możliwości. Działaj na 110%. Bo inaczej nie będziesz miał co zbierać na jesień. Bo po lecie intensywnym powinna przyjść jesień. Czyli powolne wyciszenie. Było super, dogrywamy już wielkie deale, dogrywamy grubsze tematy, tak? Przygotowałeś sobie całe lato grunt po to, żeby zrobić super ofertę dla klienta i teraz masz jesień, czas, kiedy to wszystko możesz zebrać w kupę, to wszystkie twoje działania, zebrać w całość i wypuścić albo produkt, wypuścić albo coś nowego, albo wreszcie podjąć decyzję. Okej, przygotowałem się, robiłem to na trzy sposoby, tak? Miałem wypuścić, nie wiem, z tym drukarnią papieru, rozrobiłem taki papier. Widzę, że najbardziej schodził ten papier mniej, a ten już w ogóle praktycznie schodził. To prawdopodobnie od tego przyszłego roku tego nie produkujemy. Lepiej przenieść maszyny wszystkie na te dwa papiery, zwolnić na przykład jedną trzecią załogi, tak, zaoszczędzić na te pieniądze i te zaoszczędzone pieniądze przenieść na rozwój tych dwóch rzeczy. Nie wiem, wszystko zależy od twojego biznesu, tak? Robisz strony internetowe. Widzisz, że lepiej idą sklepy internetowe, a mniej idą strony zwykłe. To może wyspecjalizuj się w tych sklepach, tak, żebyś był takim po prostu geekiem, tak? Takim kozakiem po prostu tutaj. I żebyś wiedział, że jak przychodzi do ciebie klient, po prostu masz, zarzuci mu bach. To musi mieć pan w sklepie. To ma pan tu. To jak to robi, coś zarobi zakup tutaj. Jak wychodzi, to widzisz pan tutaj. Wyspecjalizuj się w jednym temacie, tak? I to już widzisz. Bo miałeś to lato. Miałeś ten czas. Czasem to lato nie trwa 2-3-5 miesięcy. Czasem to lato trwa kilka lat. Kilkanaście lat. No takie jest życie. Zależy wszystko od branży i od biznesu. Ale ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że przychodzi jesień, która musi spowodować plusy, którą jest zima. Bo zima to czas odpoczynku. Zima to czas, kiedy musisz się regenerować. Często do mnie też piszecie, tacy więksi już przedsiębiorcy, którzy macie jakiś fajny kapitał, nie wiem, odłożone sobie, odłożycie sobie, nie wiem, 100, 200, 500 tysięcy złotych na to, żeby gdzieś tam zainwestować sobie gdzieś tam, żeby coś zarobić na czymś, tak, szybko obrócić. I przyszedłem do takiej osoby, Kuba, mam 500 000, odszczędziłem troszeczkę przez kilka lat w moim biznesie, robię takie rzeczy. Co byś mi poradził? I te osoby dobrze wiedzą, że ten czas intensywny już przerobili. Oni teraz potrzebują mieć tą zimę, czas odpoczynku i przemyślenia. Kiedyś Warren Buffett razem z Donaldem Trumpem, teraz to już nie można powiedzieć Donald Trump, tylko prezydentem Donaldem Trumpem, kiedyś to jeszcze Donald Trump robił świetne szkolenia. Nie wiem, czy wiecie, były świetne szkolenia organizowane przez Success Resources, taką firmę szkoleniową. A z Donaldem Trumpem naprawdę petarda. Tak samo też był Richard Branson na tych szkoleniach. Przecież ciekawe osoby. W każdym razie kiedyś na takim szkoleniu Donald Trump powiedział taką rzecz, że on nad decyzją jedną decyzją myśli kilka miesięcy. Czujecie to? Oczywiście wiadomo, że te decyzje nie są takie, jak my mamy w swoim życiu decyzje, tak? Czy kupię sobie kolę, czy Pepsi, tak? Tego typu decyzje. Tylko tam raczej te już decyzje wchodzą w miliony. Ale pomyśl sobie, że ten człowiek nawet nie podejmuje decyzji na raz. Oczywiście ma masę biznesu, gdzie podejmują tak, pstryk. Widzieliście, no nie wiem, mamy teraz 2-3 dni prezydentury, on podpisał już tyle aktów, co x tam czasu Barack Obama, tak, czy tam jakiś inni prezydenci. Po prostu napierdziela. Okej, są decyzje szybkie, przygotowywane. Zresztą on już, jak już został wiedział, że będzie prezydentem, to już przygotował sobie te wszystkie ustawy, które podpisze, tak? I chodzi mi o to, że czasem musicie zrozumieć, że ta zima to jest czas, by zrozumieć. Albo odpoczyłem w przyszłym roku i ustawiam sobie to, co mi wyszło, tak? Czyli widzę, że mój wcześniejszy rok albo przyszły rok wyszedł spoko, było to super, zaplanowane. Piszą do mnie fajne, ciekawe osoby, które mają fajne biznesy. Nie wiem, na przykład tam robią jakieś kubki, czy tam jakieś takie akcesoria, jakieś tam zeszyty i tak dalej, drukowane, tak, pod jakieś firmy. I mówią mi, no Kuba, wiesz co, wypadłem z biznesu na rok czasu, bo zrobiłem sobie wolne i to jest szok. Tak mi odszyła konkurencja. Po prostu ja byłem tu, teraz jestem tutaj, a oni są teraz tam. A to było odwrotnie. Ja byłem tutaj, a oni wszyscy byli tutaj. A to jest tylko rok czasu. Mówi, to jest niemożliwe. Ja pracuję w biznesie, facet ma 56 lat, tam 8. Mówi, pracuję w biznesie od tylu lat i nikt nie widziałem tak szybkiego przeskoku rozwoju technologicznego, biznesowego. To jest niesamowite dla niego. I popatrzcie, jak takie, powiedzmy sobie, starsze doświadczenie, bardziej doświadczone osoby, tak? 50, 60 na karku.
A widzą, jak ten czas zapierdziela. Widzi, że on nie może sobie pozwolić na jakieś długie odpoczynki. Albo te odpoczynki muszą być skorelowane z tym, że ktoś za to w tym czasie musi nadrabiać. I on po roku czasu stwierdził, że on ma 2 lata do nadrobienia. Rozumiecie? Tak, gdzie na przykład, wiecie, dawniej mieliśmy Kowala, tak? Kowal uczył tam przez 5 lat drugiego Kowala, który już coś tam umiał, ale po 5 latach ten koleś mógł robić, przerwać na 10 lat i od nowa miał tyle roboty i tyle kasiory, tak? O, to się skończyło. I ci ludzie to widzą. I zima jest takim czasem, gdzie ja osobiście korzystuję to do odpoczynku, tak? Trochę dłużej śpię. No bo nasz organizm jest taki, tak? Możemy ze sobą walczyć. Oczywiście śpię, bo mogę, tak? Bo mogę sobie wstać o tej 8, nie muszę o tej 6 czy tak dalej. Ale no oczywiście też niektórzy pracują, tak? Tutaj już to jest normalne, tak? Pracują, muszą być wyjechać do 5, do 3, 4, 5 wstać, no to nic nie poradzisz, tak? Tego nie przeskoczysz. Ale tutaj chodzi o to, że ta zima musi być tym czasem regeneracji, ale przygotowywania już planu na wiosnę. Bo jeśli chcesz tą wiosnę zacząć wcześniej niż inni, to musi być szybszy. Na przykład tak jak to często ja pokazuję w moich mailach. Często się zakakujecie, że no, jakieś tam większe osoby, tak? Piszecie do mnie, że mam, ja nie wiem, 100 tysięcy, to zrobi 200 tysięcy w rok. Ja mówię, spoko, pokażę ci to. I dostają maila w ciągu, nie wiem, 3, 6, 2 minut odpowiedzi. Oczywiście czasem to jest dłużej, tak? Ja nie jestem jakimś wirtuozem, który na te maile w miarę możliwości, tak? Ale zazwyczaj nie dłużej niż 8 godzin. Podczas na przykład inni odpisują 24, 48. Popatrzcie na sam rozpatrywanie różnych reklamacji, tak? Idzie do jednej firmy, ta reklamuje ci rzecz, nie wiem, nie twoja wina, to nie wiem, coś się zepsuło, tak? No wiadomo, jakiś jest procent zepsutych produktów. Reklamujesz coś i ten ktoś mówi, ej, sorry, chciałem coś zareklamować. A ten mówi, okej, mamy tutaj, proszę wypełnić ten druczek. Ja pan wypełni ten druczek, to proszę do mnie przyjść. Mija 2 tygodnie, dopiero łaskawie powiedzieli ci, że tak, przyjdźmy do reklamacji, będzie uwzględniona ona w ciągu 14 dni. Mija miesiąc. Cokolwiek ruszyło, tak? I na tym polega biznes, że musisz poszukiwać takich w swoim biznesie, w swoich tematach jakichś takich haczyków, tak? Jakichś takich miejsc, gdzie możesz się zagłębić, tak? Że możesz być troszeczkę lepszy od konkurencji. Nie trzeba być wiele lepszym. Naprawdę nie trzeba być wiele lepszym. Musisz być troszeczkę lepszy. Troszeczkę. Ale to troszeczkę w dzisiejszych czasach to może być naprawdę ogromną różnicą. I pamiętajcie o tym, ponieważ wiosna to taki czas, który teraz na nas niedługo przyjdzie, który musi być intensywnym przygotowaniem. To musi być czas, kiedy zbierzesz powoli te wszystkie materiały, co chcesz robić. Masz już pomysły, masz już jakieś tematy, masz już twój plan na cały rok, tak? Jeśli nie masz, zapraszam na bloga Jakubzak TV. Niedługo tam będzie sklep na blogu, więc będziecie zachwyceni. I to wszystko tam jest. To wszystko, co do tego dąży. Ale problem jest taki, że wiosna często jest taka, że niektórzy ją przesypiają. Zamiast ruszyć do przodu, to oni mówią, dobra, na spokojnie, po tej zimie się wstrzelę i on dopiero skakuje w lato, tak? Natomiast odwrotnie, w zimie wiedzieć, że już się kończy zima i skoczyć na wiosnę na pełnej petardzie, to czekamy sobie powolutku, biznesy robimy, rozwijamy, a potem się dziwimy, jejku, no nie ma klientów. No nic nie idzie. A rozwój w tych czasach, kochani, jest niesamowity. Wiecie, straszna beka robi się z rozwoju osobistego. Ja to rozumiem. Ale gdyby nazwać na przykład rozwój osobisty czymś całkiem innym słowem, typu, zdobywanie swojej wiedzy, poszerzanie horyzontów, nie wiem, jakimś takim ciekawszym słowem. Bo wiesz, jak mówisz komuś, ej, nie wiem, ktoś chodzi na studia i mówisz mu, ej, ty jesteś, rozwijasz się osobiście, tak? Masz rozwój osobisty, tak? Zraszasz swoim intelektem, rozwijasz swoją myślenie, nowe horyzonty, poszerzasz. To jest spoko, nie? To jest spoko. Jak on na studiach rozwija się, to jest spoko. Ale jak rozwijasz się bez studiów, bez nauczyciela, tylko po prostu sam ze sobą czytasz książki, oglądasz jakieś filmy, szkolenia, jeździsz gdzieś, no bo jak inaczej tam zdobędziesz wiedzę, tak? Masz 40-30 lat i nie wiem, potrzebujesz dowiedzieć się, jak sprzedawać na Instagramie, jak sprzedawać na social mediach, jak sprzedawać na Facebooku, jak zrobić tak, żeby na przykład na Facebooku zarobić 100 tysięcy miesięcznie. Na sprzedaży zwykły produktu, totalnie zwykły, jak na Allegro. To ci powie, no nie wiem. No to ja pojadę na szkolenie. Aha, na szkolenie, czyli taki wiesz, kuźwa, rozwój osobisty. Tak, te sekciarze nagadają ci do głowy. Popatrzcie, jakie to jest myślenie, kochani. Ja też jestem troszeczkę tego przeciwnikiem, bo nie ukrywajmy, no strasznie się to napompowało w Polsce, ten rozwój osobisty. Jakoś takim, nie wiem, głupimi pomysłami jakimiś, wiecie, tak widzicie, no. Powiedziałem wam o 4 porach roku w biznesie. Przedstawiłem to bardzo prosto i naturalnie. I nikt nie zarzuci mi, że to rozwój osobisty. Opowiedziałem to porównując do historii, porównując to do biznesu, do twoich może przeżyć, może do twoich przyszłych rzeczy, które masz zrobić w tym roku, albo przygotowujesz do swojej wiosny, ale gdybym nazwał to rozwojem osobistym, od razu byłby problem. Pamiętajcie, że nieważne są nazwy, ważne jest przekazać wiedza.
byście osiągali swoje sukcesy i swoje cele. Bo to jest najważniejsze. Nieważne, czy to się nazywa rozwój, czy nie rozwój, czy jakbyś nawet nie rozwój osobisty, to też bym to robił. Po prostu lubię czytać, lubię się rozwijać i poszerzać swoje horyzonty i wiedzieć coraz więcej. Może mieć większe efekty, trzeba więcej nie wiedzieć. A to chyba już każdy z was wie, bo często sobie wadzę z pieniędzy, Kuba, mam szefa, który zarabia dwa razy więcej. Ja mówię, spoko. Jak jego decyzje są dwa razy więcej warte niż twoje, wiesz, jak ty zamiatasz chodnik, no to nie ukrywajmy, ale to twoja decyzja nie jest tyle warta. Jak przestaniesz zamiatać, no to po prostu tracisz 10 zł na godzinę, czy tam 15 zł na godzinę. Ale jak on przestanie godzinę na godzinę robić, to straci firma przez jedną decyzję nieraz kilka milionów, kilkaset tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy. Rozumiesz? Skala wartości przekazywanego tematu, skala wartości twojej decyzji jest znacznie większa. Zrób tak, żeby twoja wartość przekazywanych rzeczy była znacznie większa. A zarobisz jeszcze więcej. Pozdrawiam serdecznie. Jakub Żak z Jakub Żak TV. Zapraszam was na bloga. Tam wiele materiałów, wiele filmów. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Tam jest taki dzwoneczek, by dowiedzieć się jeszcze więcej. Na fanpage'u Jakub Żak jest jeszcze więcej ciekawych rzeczy i cytaty Perfuma. Niesamowite. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Pamiętajcie, dla tych, którzy zostali jeszcze do końca, 4 pory roku muszą mieć dynamikę, rozwój, odpoczynek i nowe cele. By przemyśleć nowe decyzje, by rozwijać, które już zrobiliśmy, przemyśleć, czy one są dobre, to co robimy i odpocząć po tym, co wykonaliśmy. Czasem nawet nie ma efektów, czasem nawet nie ma zapłaty za to, co zrobiliśmy, czasem coś po prostu się nie udaje. Ale najważniejsze jest to 4. Odpocząć, wracać do gry. Czasem nie ma czasu na odpoczynek, ale znajdź tą chwilę, bo inaczej wypalisz się w biznesie, wypalisz się w swoim życiu. Dzięki, że zostałeś do samego końca. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.